Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Factorio. Pierwszy odcinek z drugiego sezonu Nowych Horyzontów. Moi drodzy, moi kochani, dawno się nie widzieliśmy w Factorio i w końcu nareszcie Factorio jest. Moi drodzy, moi kochani, paczka modów, którą mam zainstalowaną tutaj, wkomponowaną. Czy ja tutaj zobaczę teraz? Modyfikacje, uruchamianie, nie mam. Nie pokażę wam, bo nie mam. Ale słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, to są paczki Angels mod, paczka modów Bob's mods. Także mamy połączenie właśnie Boba i Angela, no i jeszcze kilka innych ciekawych, fajnych modów. Moi drodzy, moi kochani, widzimy się w Factorio 0.15. Mamy wszelkie bonusy, tego typu rzeczy, wszystko ładnie, pięknie. Na najnowszej wersji, jaka tylko istnieje, z najnowszymi modami, jakie tylko istnieją. Moi drodzy, moi kochani, zaczynamy, po prostu normalnie na świecie zaczynamy, tak jak nigdy nic. Warto sobie zacząć od skraftowania toporka, pościnać kilka drzewek, bo może to się przydać. Tylko pytanie teraz, bo słyszę, że jest całkiem głośno i teraz nie wiem, czy głośno jest dlatego, że u mnie jest głośno, czy głośno jest dlatego, że gra jest głośna. Także jeszcze sobie pozwolę, nie opcję, tylko dźwięk, właśnie, ściszyć to wszystko, bo potem będą problemy. Dobra. Od razu lepiej, wydaje mi się. Od razu lepiej. Moi drodzy, moi kochani, właśnie. Angels mod to jest taki paczka modów, bo my już znamy z poprzedniej serii. Angels mod to jest taka paczka, gdzie wywraca do góry nogami de facto wszystko. Wierzcie mi, de facto wszystko to nie jest pierwszy świat, jaki sobie uruchomiłem. No i skończyło się na tym, że absolutnie nie wiedziałem, co tutaj się robi, dlaczego. O, już noc nachodzi. O, oczywiście, za początek odcinka to jest noc. Słuchajcie, mamy tutaj coś takiego jak Stiratite, Bobmonium, Rubite. Tu mamy jeszcze Ruda Safarite'u. To jest Stiratite, to jest Safarite. Tu mamy jeszcze gaz ziemny, tu mamy trochę jeszcze ropy. Okej, okay, początkowo widzimy, że tutaj dopiero jest jakiś... O! Widzę, że to jest jakaś nieskończoność, tak samo. Tak, mam nieskończone źródełka właśnie złóż, co jest poniekąd dobre, poniekąd nie. Zobaczymy, mam nadzieję, że to uda się ogarnąć. W każdym razie lecimy tutaj zdobyć trochę węgla. I to jest tak, pasowałoby zrobić, skraftować sobie kilka tych wiertełek, ale żeby skraftować wiertła, potrzebujemy żelaznych kół zębatych, czyli żelazne płytki. Moi drodzy, moi kochani, znajdźcie mi tu żelazo. Nie ma tutaj żelaza. No właśnie, chodzi o to, że tutaj są 6 czy tam 7 chyba nowych, całkowicie zastępujących stare złoża. Mamy tylko te tutaj na start i więcej właściwie nie będziemy mieć. I chodzi tutaj głównie o to, że w sumie to ja powinienem właściwie chyba to kopać. Tylko słuchajcie, też jeszcze do końca nie wiem. Bo jedno z tych złóż jesteśmy w stanie przerobić na żelazo, drugie na miedź. I prawdę mówiąc, nie mam pojęcia za bardzo, które. Chyba to jednak. Safarite'u. Mamy na start Burner or Crusher. Wiecie co, polecimy do tamtego złoża, bo coś mi się zdaje, że to ciemniejsze złoże to jest to właśnie, które nas bardziej powinno interesować w tej chwili. Takie mam przeczucie. O, tu widzę jakaś plama. Dźwięka gazowa. Część tutaj jest jeszcze po angielsku, część jest po polsku, z tego względu, że tłumaczeniem zajmuję się ja sam. Z tego względu też, że nie było właśnie, nie znalazłem żadnego tłumaczenia, więc tłumaczenie robię sam. Nie jest to jakoś super bardzo ciężkie, ale też i nie jest to super jakoś łatwe. Mam nadzieję, że ja to ogarnę. Dobra, czy jak ja to postawię tutaj? Mogę zrobić coś takiego, A. To. I to. I to mi się tutaj już kruszy. Znacie, moi drodzy. Chodzi to o to, że złoża, które zdobywamy, się po pierwsze kruszy. Safarite or crushing. Co to jest, moi drodzy? Crash stone. Ok, crash safarite.
Can be smelted directly sorted. Właśnie, może być przesortowany dalej na iron, copper i slag. To jest bardzo fajne. Będziemy z tego korzystać jak najbardziej. Tak, jak widzicie, złoża te, które mamy, możemy przerabiać dalej na te już konkretne, z których będziemy budować, które znamy, jak miedź i żelazo. Ale do tego czasu jeszcze troszeczkę minie. Na razie coś takiego powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że coś takiego wystarczy. Dalej by się przydało zrobić jakiś piecyk. Powrzucać tutaj trochę paliwa i powrzucać trochę tego. I w ten sposób właśnie przerabiamy pierwsze sztabki żelazne. Mam nadzieję. Tak. Pierwsze żelazo, a czy ja mogę jakiś kamień craftować z tego, co mi zostało? Czy ja to mam? Tak, mogę craftować kamień. Dobra, bo złoża kamienia też nie widziałem tutaj. Nie mam tutaj złoża kamienia. Kamień możemy dopiero co najwyżej skraftować, kiedy będziemy mieli to gotowe. Ciekawe, na pewno, moi drodzy, na pewno bardzo ciekawe to są rzeczy. Można tworzyć naprawdę wielkie, ogromne łańcuchy produkcyjne samego tylko przerabiania tutaj surowców. Surowce ogólnie rzecz biorąc będziemy kruszyć, mielić, wzbogacać, rafinować, uszlachetniać, wypłukiwać, ługować i jeszcze tam wiele innych rzeczy po drodze robić. Naprawdę cuda na kiju. Cuda na kiju, moi drodzy. Tylko, że właśnie, potrzeba mi będzie więcej tych barnerów tutaj. O, mam już dwa, czyli mogę zrobić perpetuum mobile z węgla. To mnie bardzo cieszy. I to jest tak. Oczywiście to jest standard. Pyk, pyk. Wykopać sobie choćby jedną sztukę tutaj węgla. Jak zauważyliście, faktory 0,15. To, co wykopiemy, trafia od razu do ekwipunku, nie tutaj do hotbaru, czy jakkolwiek to się nazywa. Czy to będzie zadziałało? Musi to zadziałać. Tak, przy okazji jest jeszcze mod, gdzie tutaj mamy takie kółeczka. Zielone, czerwone, żółte. Czerwone oznacza, że maszyna nie pracuje, bo nie ma surowców. Żółte oznacza, że maszyna nie pracuje, bo nie ma jak wyciągnąć, jakbyśmy tutaj sobie zapełnili ten węgiel, to byłoby żółte. No i zielone to znaczy, że pracuje. O, ukradłem węgla. Nie, dobrze, że ja kradnę węgiel w tak bezczelny sposób. Ile tu potrzeba, żeby z tego ten kamień skraftować? Wymagane zasoby. 4T albo... Nie, 2 crash stone. Dobra, z 2 crash stone'ów robimy. Żółte to znaczy, że właśnie nie mamy jak za bardzo tutaj wyciągać. Tutaj proszę wsadzić węgiel, tutaj tego drewna jeszcze jest, tutaj też tego drewna jeszcze jest. Pasowałoby porobić jakieś inserter już. Bo jak widzicie, tutaj trzeba przekładać, tylko to nie jest tak, że sobie postawimy wiertło, od razu piec obok i tylko będziemy zasilać węglem. Mamy jeszcze tutaj tą kruszarkę po drodze. To postaram się przetłumaczyć jakoś na dniach. Oczywiście, niestety, nie mam za bardzo czasu. Słuchajcie, siedziałem nad tym 3 dni. No i w 3 dniach się nie zmieściłem, żeby to wszystko ładnie potłumaczyć. Także, bo skala tego jest całkiem duża, tłumaczenia też nie są łatwe, bo to są rzeczy związane z petrochemią, czyli z przetwarzaniem paliwa, ropy naftowej i tak dalej. Są rzeczy związane z metalurgią, co też są niezbyt łatwe. Także tego jest całkiem sporo. Tu tłumaczenie. Co to jest? Dirt? Darkir, patrzcie, możemy robić wszelkiego rodzaju, a to wydaje mi się, że to jest mody, właśnie More Floors. To jest osobny mod, dzięki któremu będziemy mogli sobie tworzyć różnego rodzaju podłoże. Przez to, jak będziemy gdzieś tutaj w przyszłości być może osuszać na przykład tutaj bajorka, to będziemy mogli wybrać odpowiednią ziemię. To już nie jesteśmy skazani tylko na jeden rodzaj. Czy mnie stać tutaj na burner? Jeden, ojejku. Ojejku, potrzebuję więcej. Swoją drogą? Chyba to. Może i niekoniecznie to. O nie, znowu jest noc. Moi drodzy, postaram się to ogarnąć. Swoją drogą, jeszcze taka była mała ciekawostka. Na samym początku, jak tylko włączyłem tę grę, to myślę, ogarnę, bo co tutaj jest dużo do ogarnięcia, tutaj muszę tylko skruszyć tutaj to. A słuchajcie, jak ja zacząłem z trzema rzeczami,
To ja absolutnie nie wiedziałem, co ja mam robić. Zobaczyłem nowe materiały, zacząłem szukać stołu na żelaza. Tego nie znalazłem, więc myślę, że najwyższy czas i pora sięgnąć po jakieś poradniki i tutoriale. No i tak też się stało. Byłem zmuszony poniekąd włączyć sobie jakiś tutorial, obejrzeć te podstawy, jak to się tutaj przetwarza, jak to się robi. Także łatwo nie będzie. Mamy naprawdę dosyć skomplikowane. Jak ja patrzyłem na tych tutorialach, jakie tam cuda na kiju można robić, to jest naprawdę niesamowite rzeczy, a struktury to już w ogóle. Przy okazji, tu mamy Upgrader Planner Frame. To nie jest tutaj nic ciekawego. To nie wiem, co to jest, przyznam szczerze. To jest planer jakiś. O nie. O nie, i zepsułem. Wiecie, moi drodzy, zepsułem, bo teraz tego nie mogę. A nie, mogę wyłączyć, dobra. No bo tutaj ten icik niestety, ale muszę sobie, żeby otworzyć tutaj ten planer, to muszę zeskalować sobie. Muszę sobie zeskalować interfejs. Bo o, jak widzicie, on mi tutaj wychodzi, ja tutaj nie mam dostępu do tego paska u góry, żeby przesuwać to w ogóle okienko. Ja się kiedyś załatwiłem w piękny sposób. Dobra. Swoją drogą, jeżeli macie jakieś pomysły co do tej serii, jeżeli macie jakieś fajne rady i tym podobne, to bardzo zapraszam do komentowania, wyjaśniania mi pewnej rzeczy. Jeżeli robię coś źle, to piszcie od razu, że jestem gałgan i napiszcie mi, jak ja to mam zrobić dobrze. Bardzo was o to proszę, żeby taka dyskusja między nami mogła zaistnieć. Przy okazji jeszcze dobrze by było, gdybyście, znaczy dobrze, no to też od was zależy, to ja nikogo nie zmuszam, ale jest grupa na Facebooku, pewnie link będzie w opisie. No i na tej grupie można się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Tak, muszę się sam siebie zareklamować. Ciekawe rzeczy tam mogą być, jakieś screeny tego typu wrzucam, staram się, jakieś zagadki ostatnio też się pojawiły. Także zapraszam. Textplate. Popatrzcie, możemy tekst pisać. Jak to działa? Small Iron Textplate. Mark Iron Text Large. Jak to działa? Z chęcią zobaczę sobie. O, literki, patrzcie. N, to jest tutaj. Ale fajne. poczekajcie, N, O, W, E. To jest 4. Słuchajcie, nie ma tak zużywać sobie. Nie ma tak zużywać sobie cennego materiału na pierdoły, nie? Gdzie to jest W? Nowe. Horyzonty mi się już chyba mnie nie stać na nowe horyzonty. Ale fajne, powiem wam, jestem naprawdę podjarany tą paczką. Bardzo się cieszę, że wróciłem do Factorio. Bardzo dawno w Factorio nie grałem. Mam nadzieję właśnie nadrobić ten cały czas. Mam nadzieję, że wy się cieszycie, wszyscy będziemy zadowoleni. I tak dalej, i tak dalej. H o r o z e n t e 9 płytek. O nie. Nie stać mnie na horyzonty. A teraz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jeszcze jeden. Jeszcze troszkę. Przerobimy to wszystko, napiszemy sobie nazwą tutaj nazwę. Bardzo fajna czcionka swoją drogą. O, możemy przez to przechodzić, tylko że czasami jesteśmy za, czasami jesteśmy przed. Ciekawe. Gdzie to jest H? Nowe. Horyzonty. Bardzo fajne. Jezus, jak mi się to podoba. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak mi się to podoba. Horyzo. Pyk. Jeszcze powinienem wpisać sezon drugi. Znaczy, napiszmy jeszcze sezon drugi. Nie ma tak, marnowanie S02. Świetnie. Nowe horyzonty. Pyk. Gdzie to jest S? Gdzie to jest 0? 2. O nie, nie trafiłem najgorzej. Aha, może napisać sobie w ogóle zdanie. Słuchajcie. Seria Nowe Horyzonty, sezon drugi, odważam za od... O, 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 o.
Seria Nowe Horyzonty uważam za otwarte. A póki co mamy jeszcze sporo czasu do robienia, to tracę czas na pierdoły, na bieganie, na pisanie sobie śmiesznych rzeczy. A póki co tutaj trzeba się ogarnąć, moi drodzy, bo pasowałoby mi zrobić jeszcze tutaj kolejne bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Takie jak właśnie przepalanie. Ten kamień od razu też sobie wykorzystać. Chociaż może nie, niekoniecznie. Barnar. Co mi brakuje do Barnara? Żelaza, które straciłem. Dwie płytki. Czy ja z tego robię dwie płytki? Naprawdę? Faktycznie. O, proszę. Sobie zrobimy tutaj nowy ten Barnar. Sobie od razu go, szczerze mówiąc, tak go sobie troszeczkę tutaj przestawię. Tak, żeby dwa tutaj barnery działały od razu. Bo tutaj potrzeba dwóch tutaj safarajtów, żeby przetworzyć to, przerobić. Tak to będziemy szybciej to tworzyć. Mam nadzieję, że będziemy szybciej. To mogę zastąpić węglem. W sumie to też mogę zastąpić węglem. Drewno mi się przyda do innych rzeczy. Inne rzeczy a propos. To oczywiście mamy takie rzeczy jak boby, czyli podstawowe płytki drukowane, moje ulubione. Drewniane płytki, czyli cały ten łańcuch produkcyjny, to będzie rzecz okropna. To będzie naprawdę niesamowicie okropna rzecz. Ale nic na to nie poradzę za bardzo. Przydałby mi się naprawdę inserter, żeby to ogarnąć tutaj. Dalej to jeszcze mogę jeszcze tutaj kilka postawić tego. Kilka tych barnerów, żeby to trafiało i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze tutaj z jeden piec, a nawet i ze dwa. Może i nawet i ze trzy. Daj mi węgla, daj mi węgla. Tak. Ustawimy sobie tutaj te dwa piecyki jeszcze. Ja będę się musiał zastanowić, jak ja tutaj będę chciał mieć pierwsze linie produkcyjne. Tak. Jak to się robiło z shiftem? Nie, z shiftem się wkładało wszystko. Dobra, ale w ten sposób mamy tutaj już pierwsze cztery przepalarki. Takie bardzo podstawowe. Pasowałoby się pomalutku zająć tam przetwarzaniem miedzi. Jak tutaj się robi? Gdzie ja w ogóle mogę znaleźć coś takiego jak Burner or Crusher? No mam tutaj, ok. Bo to by mi się przydało. Przydałoby mi się także ogarnąć kolejny burner. Może proszę mi tutaj to ukraść. Kolejne może ze dwa barnery, bo czemu by nie? To jest Upgrade Builder. Mogę robić nieskończoność. Jak? Co to jest i po co to jest? A. Okej. Okay. Gardłowatą, że zrobiłem i nie wiem po co. Uwielbiam takie rzeczy. Pek i pek. Tu postawimy kruszarkę. Pasowałoby ukraść troszeczkę węgla, ale tylko troszeczkę. O. I to jest tak. Jeszcze też za dwa piecyki by się przydały. Bardzo proszę mi je skraftować. Muszę to podzielić na pięć. Absolutnie mi tutaj to nie pasuje, ale dobra, niech będzie. Pek. Pek. Pyk, pyk, a to wszystko tutaj wsadzimy dalej. I to jest to. To sobie tutaj wsadzimy i mam nadzieję, że teraz będę to ładnie sobie przerabiać. Tu muszę niestety dwa więcej, tak jak tego potrzebuję. O jajku. Dobrze wiedzieć, ja tutaj potrzebuję dużo więcej tego jak dwie sztuki. Ale mamy miedź. Moi drodzy, mamy miedziane płytki. To jest w sumie dobre, że mamy miedziane płytki, tylko przydałyby mi się jeszcze te nieszczęsne insertery, podajniki. A to by się przydało zrobić już, ogarnąć sobie pomalutku pierwsze źródło prądu. Musimy iść naprzód. Bajtery spać nie będą. Co to? Nie wiem. Bajtery nie śpią. Swoją drogą ustawienia świata, tutaj co mam. Świat jest wygenerowany na zasadzie jak to się nazywało? Predefiniowane kolejowy świat?
W każdym razie chodzi o to, że złoża są rozsiane od siebie całkiem daleko, ale za to są bogate. Chodzi o to, żeby budować linie właśnie pociągowe. Bardzo fajnie, podobają mi się tutaj pociągi, bardzo chętnie z nich będę korzystać. Póki co widzę, że mi się kończy czas. Widzę, że mi się kończy czas. Także ja sobie tutaj zatrzymam nagrywanie. Ten odcinek będzie na tyle jeszcze, sobie mogę szybciorkiem wrócić do naszego pięknego napisu Nowych Horyzontów sezon drugi. O, już jestem. I w następnym odcinku ogarniemy trochę produkcję prądu, może jakieś pierwsze badania, jakaś pierwsza mała automatyzacja tutaj tych rzeczy. Będę musiał wykombinować, co tutaj zrobić. Ale słuchajcie, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam na następne materiały. Na razie i cześć.